Budżet obywatelski stanowi wydzieloną część budżetu miasta, o której przeznaczeniu decydują mieszkańcy, najpierw zgłaszając do niego swoje pomysły, a potem głosując na nie. Właśnie zakończyło się liczenie głosów w tegorocznym plebiscycie. Wzięło w nim udział 8,5 tysiąca Suwalczan. Realizacji doczeka się łącznie 5 projektów małych, 2 duże, 5 społecznych. Jedną z propozycji, budowa odcinka ulicy Knuta Olofa Falka, osiągnęła rekordowy w historii SBO wynik. 2112 głosów. Największą aprobatą wśród projektów małych cieszył się pomysł stworzenia miejsca upamiętniającego Andrzeja Wajdę. Prawie 840 osób chce, by została tam zainstalowana ławeczka z postacią siedzącego reżysera. Zadanie obejmuje też montaż tablicy informacyjnej, utwardzenie nawierzchni i montaż stojaka na rowery. Zweryfikowany koszt realizacji projektu 86,5 tysiąca złotych. Z wyników głosowania mogą cieszyć się mieszkańcy z ulicy Putry 5, gdzie za 99,5 tysiąca zmodernizowany zostanie istniejący plac zabaw. Staną tu nowe huśtawki, karuzela, ławki i ogrodzenie. Na tę inwestycję oddano 765 głosów. Kolejny zwycięski wniosek obejmuje zakup i montaż zestawu do ćwiczeń Street Workout na placu przy ulicy Witosa 4A. Dodatkowo zostanie tu wykonana nawierzchnia, pojawią się sprzęty do ćwiczeń, gry w szachy i Chińczyka. Całości dopełnią krzewy i trawniki. Koszt oszacowano na 99,5 tysiąca złotych. Inwestycje obejmują też utwardzenie kostką betonową nawierzchni ulicy Szpitalnej na odcinku wzdłuż posesji od 7B do 9A. Koszt 70 tysięcy złotych. Największą aktywnością w głosowaniu Suwalczanie wykazali się głosując na duże projekty, szczególnie na budowę odcinka ulicy Falka, który oszacowano na 778 tysięcy złotych. Projekt zakłada utwardzenie nawierzchni jezdni, budowę chodników i ciągów pieszojezdnych. Kolejna zwycięska inwestycja, na którą oddano ponad 1100 głosów, to budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem wzdłuż ogrodu działkowego Jaćwink i Malinka do ogrodu działkowego Borówka w Suwałkach. Koszt projektu to 640 tysięcy. Niewykluczone, że powstanie też rowerowy park rozrywki i doskonalenia techniki jazdy z sekcjami o różnym stopniu zaawansowania i stacją naprawczą dla rowerów. Koszt bike parku opiewa na ponad 713 tysięcy złotych, a na jego realizację brakuje ponad 70 tysięcy złotych. Mieszkańcy wytypowali też do realizacji pomysły z kategorii kulturalno-społecznej. Największą popularnością cieszył się pomysł dofinansowania szkoły cukrzycy i suwalskiego fan-klub Bluesa.